Jak zadbać o dobry sen Twojego dziecka? Kiedy pytam świeżo upieczonych rodziców, co zmieniło się w ich życiu od kiedy zostali rodzicami, większość z nich odpowiada mi: nieprzespane noce. Otóż te nieprzespane noce to zmora większości rodziców. I niestety nie dotyczy to tylko rodziców noworodków czy niemowląt. Problem nieprzespanych nocy dotyka również rodziców większych dzieci, 3, 4, a nawet czasem 5-letnich. Rodzice skarżą się, że nie pamiętają, kiedy przespali całą noc. Powoduje to ich wielkie frustracje, nerwy. W rezultacie denerwują się na własne dziecko. Potem robią sobie wyrzuty i koło się zamyka. Czy Ty też należysz do rodziców, którzy nie pamiętają, jak to jest porządnie się wyspać? A może jest tak, że Ty się wysypiasz, ale Twoje dziecko ma problem z zaśnięciem? Pójście do łóżka graniczy z cudem, a zasypianie trwa bardzo długo? Jeżeli jesteś jednym z tych rodziców, zapraszam Cię do obejrzenia tego odcinka. Nazywam się Mariola Kurczyńska. Jestem pedagogiem, terapeutą pedagogicznym i doradcą rodzicielskim z ponad 25-letnim doświadczeniem zawodowym. Jestem propagatorką szukania złotego środka w rodzicielstwie oraz autorką kursu online dla rodziców Zasypianie krok po kroku. W tym odcinku podzielę się z Tobą trzema prostymi wskazówkami, które będziesz mógł i mogła zastosować od zaraz. Nie obiecuję, że po zastosowaniu tych prostych wskazówek natychmiast zmieni się jakość snu Twojego dziecka, a Ty prześpisz całą noc. Żeby osiągnąć taki efekt, potrzebne jest zadbanie o kilka aspektów jednocześnie. Zasypianie mogę porównać do puzli albo układanki, której każdy element ma swój czas i miejsce. Nawet jeżeli włożysz na miejsce dwa elementy, to coś zmieni się na lepsze, jednak do pełnego efektu trzeba ułożyć całą układankę. W tym odcinku skupię się na jednym z elementów zasypiania, jakim jest nakłonienie dziecka, żeby w ogóle chciało iść spać. Z doświadczenia wiem, że w wielu domach jest to bardzo trudny czas. Wiem, że niektórzy rodzice z przerażeniem czekają na nadchodzący wieczór, bo wiedzą, że usypianie będzie trudne i będzie wiązało się z przykrymi emocjami. W przeciwieństwie do dorosłych, którzy w przypadku zmęczenia stają się powolniejsi, dzieci robią się bardziej pobudzone. Walczą ze swoją sennością, a to powoduje, że ich organizmy produkują więcej adrenaliny. To z kolei sprawia, że są psychicznie wyczerpane, a z drugiej strony rozbudzone. Taki paradoks. Taka sytuacja jest dla rodziców często myląca, ponieważ nie wiążą oni większego wieczornego pobudzenia ze zmęczeniem i niejednokrotnie nie zauważają oznak senności u dziecka. I zamiast zachęcać dziecko do pójścia spać, jeszcze dłużej zwlekają, zakładając, że postępują zgodnie z potrzebami dziecka. W ten sposób jeszcze bardziej zwiększają ich pobudzenie, które nie jest naturalne w porze wieczornej. A teraz przechodzimy do moich wskazówek. Wskazówka numer 1. Ustal stałą porę zasypiania. Obserwując dziecko i kierując się jego potrzebami, zdecyduj, o której godzinie Twoje dziecko potrzebuje iść spać. Każde dziecko jest inne, w związku z tym nie ma jednej pory, o której wszystkie dzieci muszą być w łóżku. Jednak zwykle jest to czas pomiędzy godziną 19:30 a 21:00. Oczywiście nie mówię tu o noworodkach i niemowlętach, które mają zupełnie inne potrzeby. Jeżeli Twoje dziecko aktualnie chodzi spać pomiędzy 20:00 a 21:00, możesz założyć, że odpowiednią porą będzie godzina 20:30. A następnie dostosuj czas kąpieli i kolacji tak, żeby o godzinie 20:30 dziecko było już w łóżku. Nie powiem, że słyszę Wasze głosy, ale wyobrażam sobie, że teraz mówicie coś takiego. Wszystko ładnie, pięknie, Pani Mariolu, ale gdyby Pani była u nas w domu, to by Pani wiedziała, że nasze dziecko tak łatwo do spania nie da się zaciągnąć. Mało tego, zaciągnięcie go do łazienki, do kąpieli też graniczy z cudem. Wiem o tym bardzo dobrze i dlatego mam dla Was wskazówkę numer 2. Nie pobudzaj dziecka przed snem. Bardzo często opowiadacie mi takie sytuacje, że kiedy mama szykuje już dziecko do kąpieli i szykuje je do snu,
Wtedy zjawia się w domu tatuś, który oczywiście ciężko pracuje i czasami schodzi mu dłużej. Więc wraca do domu mniej więcej w porze zasypiania dziecka. Czasami jest to przed kąpielą, a czasami jest to tuż przed pójściem dziecka do łóżka. I co się wtedy dzieje? No cóż, ponieważ tatuś bardzo tęsknił, no to bierze dziecko w ramiona i zaczyna się cała seria wariacji, wygłupów, okazywania miłości, zaspokajanie potrzeby bliskości, tworzenie dobrej relacji, więzi pomiędzy dzieckiem a tatusiem. Powiecie mi, no dobra, to czy mamy odmawiać dziecku bliskości z drugim rodzicem? Ależ absolutnie nie. Bliskość, relacja i więź są kluczowe, jednak nie mogą odbywać się kosztem dziecka i jego fizjologicznych potrzeb w porze zasypiania. Kiedy ustalicie świętą godzinę na zasypianie, wtedy wszystkie czynności w domu muszą być już wykonywane cicho, spokojnie i na zwolnionych obrotach. Absolutnie nie wchodzi w grę szalona zabawa z drugim rodzicem, który wybija dziecko z rytmu spania. Każde dziecko ma swój indywidualny biorytm. W związku z tym ustalenie godziny spania w oparciu o obserwację dziecka, jego zwyczajów, jego potrzeb będzie pomagało mu w dostrojeniu się do tego biorytmu. A więc radosne wygłupy niestety będą dziecku przeszkadzały. A jeżeli tatuś ma ogromną potrzebę zabawy z dzieckiem, to nie stoi nic na przeszkodzie, aby wrócił do domu nieco wcześniej albo może pobawić się z dzieckiem w sposób inny niż tylko ulubione przez mężczyzn wariacje i wygłupy. W jaki sposób można się bawić dzieckiem tak, żeby nie spowodować jego pobudzenia? Już mówię. I to jest moja wskazówka numer 3. Pobaw się z dzieckiem w zabawę wyciszającą. Jest wiele takich zabaw. W tym odcinku opowiem Wam o jednej z nich. Będzie to teatrzyk cieni. Weź latarkę albo telefon, zgaś światło. Włącz latarkę i strumień światła skieruj na ścianę. Twórzcie kształt za pomocą dłoni. Kto z nas nie pamięta zajączka z palców? Możecie również wcześniej przygotować kontury kota czy ptaka, wycinając je z papieru czy kartonu, przymocowując do nich patyczek, może być taki od szaszłyka. Jest zabawa, jest radość, jest relacja, więź, bliskość, ale jest również wyciszenie przed snem. Mam nadzieję, że spodobała Ci się ta alternatywa. Jeżeli szukasz czegoś więcej, jeżeli chciałbyś i chciałabyś poznać więcej takich zabaw, które zapewnią dziecku potrzebę bliskości, potrzebę miłości, ale jednocześnie nie pobudzą go, a wyciszą i przygotują do snu, dzięki czemu proces zasypiania będzie przyjemniejszy, łatwiejszy, a przede wszystkim krótszy, to w moim kursie Zasypianie krok po kroku przygotowałam aż 15 takich zabaw. Możesz dołączyć teraz do tego kursu i poznać wszystkie obszary układanki zwanej przygotowaniem do snu. W ten sposób dostosujesz sposób zasypiania do indywidualnych potrzeb rozwojowych Twojego dziecka. Będziesz się cieszył i cieszyła przyjemnością zasypiania oraz, co ważne, wieczornym czasem dla siebie. Twoje wieczory staną się przyjemne, a przespanie 7 czy 8 godzin przestanie być tylko nieosiągalnym marzeniem. Link do tego materiału znajdziesz w opisie tego odcinka. Będzie mi miło przywitać Cię w klubie wyspanych rodziców. Na koniec jeszcze jedna malutka podpowiedź. Zanim dziecko zaśnie, warto poczytać mu do snu albo porozmawiać z nim o minionym dniu. To świetna okazja, aby nazwać emocje, których dziecko doświadczyło w ciągu dnia, aby ogarnąć i przytulić wszystkie nieprzyjemne rzeczy, które się wydarzyły, aby zapewnić dziecko o swoich uczuciach i dać mu siłę na aktywne poszukiwanie nowych wrażeń i doświadczeń już od rana. W zależności od wieku dziecka możecie i czytać, i rozmawiać. Dajcie znać, kochani, jakie macie rytuały przed snem. I jestem bardzo ciekawa, czy znacie te sytuacje, kiedy usiłujecie wyciszyć dziecko, a stęskniony tatuś czy mamusia, a może dziadek czy babcia biorą je w ramiona i tym samym zupełnie zmieniają plan na wieczór. Napisz do mnie w komentarzu, a ja już lecę szykować dla Was kolejne materiały. I widzimy się już za tydzień w kolejnym odcinku. Do zobaczenia!